Kamień Śląski. W tradycji ludowej Kamion to jedna z najstarszych wsi województwa opolskiego. Tu dzieje się cud przywracania pamięci i wiary. W tym cudzie udział mają ludzie możni, szlachetnie urodzeni i ludzie zwyczajni, dbający co dnia o swój mały, a jakże wielki kawałek opolskiej ziemi. Kamień Śląski odradza się i rozwija, jest wzorcem w procesie odnowy wsi w Polsce i w Europie. Zanim opowiemy o kamieńskim cudzie, przenieśmy się w zamierzchłe czasy i posłuchajmy niezwykłej historii tej okolicy. Historii opartej na głębokiej wierze, pracy, spuściźnie znamienitych rodów, które tworzyły w minionych wiekach wyjątkowy obraz tego zakątka Górnego Śląska. Średniowieczna warownia, zbudowana na wapiennej skale, istniała tu już w roku 1104. To data zapisana w kronice polskiej Galla Anonima z okazji gościny księcia Bolesława Krzywoustego w grodzie o nazwie Kamen, należącym do rycerskiego rodu Odrowążów. Historia wielkich kamieńskich rodów wypisana jest na murach miejscowego kościoła. Od roku 1660 kamieniem zarządza przybyła z Irlandii rodzina von Larisz. Od początku XIX wieku aż do końca II wojny światowej Kamień Śląski posiada ród von Strachwitz. Kamień Śląski jest naznaczony znakami świętości i wiary. Oto przed 8 wiekami ta miejscowość wydała na świat aż 3 postaci z rodu Odrowążów, otoczone kultem w Europie i świecie. Stąd pochodzi urodzony w roku 1180 patron Wrocławia, błogosławiony Czesław i błogosławiona Bronisława, norbetanka, która życie i służbę poświęciła dla Krakowa. Największym synem tej ziemi jest święty Jacek Hyacinthus. Jego postać zdobi ołtarz główny kamieńskiego kościoła. Studiował w Paryżu i Bolonii. Był kanonikiem Krakowa. Gdy z rąk świętego Dominika otrzymał zakonny habit, porzucił wygodne posady i udał się na misję. Wszędzie, gdzie docierał, zakładał klasztory dominikańskie. Na terenach dzisiejszej Polski, Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Prus i Rusi. Jacek trzyma monstrancję i figurkę Matki Boskiej. Bowiem, jak głosi legenda, uratował święty sakrament i Maryję przed najazdem Tatarów na Kijów. Jego posąg jako jedynego Polaka znajduje się na rzymskiej kolumnadzie Berniniego, otaczającej plac świętego Piotra w Watykanie. Święty Hyacinth urodził się w roku 1183 w Kamieniu Śląskim na zamku Odrowążów. 17 kwietnia 1594 roku został kanonizowany przez papieża Klemensa VIII. Światło ze Śląska. Apostoł Północy. Tak nazywano Jacka Odrowąża w średniowiecznej Europie. Jest patronem królów i papieży.
patronem Krakowa i Polski. Przebudowa legendarnej komnaty narodzin świętego Jacka w kaplicę w roku 1715 sprawiła, że do Kamienia Śląskiego zaczęło przybywać coraz więcej czcicieli świętego. Kult świętego Jacka w jego rodzinnej miejscowości załamuje tragedia II wojny światowej. 22 stycznia 1945 roku żołnierze sowieccy pustoszą pałac. Podpalają kaplicę świętego Jacka. Pożoga trawi zabytkowy ołtarz. Giną bezpowrotnie pamiątki po świętym, różaniec, kołyska, habit. W roku 1947 władze państwowe zakazują modlitw w zniszczonej kaplicy. Kult świętego w Kamieniu Śląskim ma zostać wymazany z pamięci wiernych. Po wojnie w pałacu mieści się dom dziecka, potem kwatera żołnierzy radzieckich. W latach 70. należał do Wojska Polskiego. Zdewastowany pałac grabiono i podpalano. Po społeczno-politycznych przemianach w 1989 roku nowe władze województwa opolskiego wystąpiły z inicjatywą przejęcia zniszczonego kompleksu przez diecezję opolską. Był rok 1990, gdy biskup opolski Alfons Nosol podjął się wielkiej misji przywrócenia Kamieniowi Śląskiemu świętego Jacka. Dzięki wsparciu Fundacji Wspólnoty Polsko-Niemieckiej oraz licznych sponsorów w ciągu 4 lat pałac całkowicie odrestaurowano. Powstało w nim Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Komnaty odzyskały barokowy charakter. Wyposażono je w stylizowane meble. Ośrodek z bogatym zapleczem hotelowo-gastronomicznym służy celom formacyjno-naukowym. Odbywają się w nim konferencje, sympozja naukowe, spotkania ekumeniczne. Sercem pałacu ponownie stała się kaplica świętego Jacka. Rokokowy ołtarz, przywieziony tu z Siestrzechowic, wzbogacono o rzeźby błogosławionych Bronisławy, Czesława oraz świętego Jacka. Od 14 sierpnia 1994 roku sanktuarium i pałac służą idei pojednania polsko-niemieckiego oraz budowaniu jedności Europy, którą przed wiekami ewangelizował święty Jacek. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Do sanktuarium, tak jak przed wiekami, znów pielgrzymują wierni, najliczniej w dniu 17 sierpnia. Apostoł Północy zmarł w 1257 roku w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kamień Śląski gości najwyższe władze Kościoła Polskiego. W roku milenijnym 1966 był tu prymas Polski Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła, który później jako papież Jan Paweł II darzył wielką czcią świętego Jacka od Rowąża. Znajdujemy się w okolicy, która w przeszłości została jakby szczególnie nasycona znakami świętości. Kamień Śląski,
miejsce urodzenia świętego Jacka, błogosławionego Czesława i błogosławionej Bronisławy od Rowążów, postaci bardzo mi drogich i bliskich od wczesnej młodości. 17 czerwca 2007 roku przed sanktuarium odbywa się msza wieńcząca obrady sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystości uczestniczy kilkudziesięciu kardynałów, arcybiskupów, biskupów i setki pielgrzymów z kraju i zagranicy. Mszę odprawia prymas Polski Józef Glemp, a homilię głosi kardynał Stanisław Dziwisz. Sesja plenarna Konferencji Episkopatu Polski odbywa się w Kamieniu Śląskim z okazji 750-lecia śmierci świętego Jacka od Rowąża. W sanktuarium w Kamieniu Śląskim przebywają pielgrzymi. Położony tuż za pałacowym murem ośrodek wodoleczniczy zaprasza kuracjuszy. W wodzie jest zdrowie. Lecznicze właściwości terapii knajpowskiej już od 30 lat poznaje w bawarskim Bad Wirishofen ksiądz arcybiskup Alfons Nossol. To on postanowił w Kamieniu Śląskim stworzyć podobny ośrodek. Chory poddawany jest działaniu wody, ruchu, zdrowego pożywienia, ziół oraz modlitwy przywracającej harmonię ciała i ducha. W 2005 roku w odrestaurowanych wnętrzach starej wozowni, stajni i stodoły powstał zespół turystyczno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum Caritas Diecezji Opolskiej. Zespół, położony w bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium świętego Jacka, dysponuje bazą noclegową, gastronomiczną, konferencyjną, kompleksem basenów i gabinetów rehabilitacyjnych. Nowoczesne sanatorium, ulokowane w najpiękniejszej wsi Opolszczyzny, staje się znaczącym centrum balneologicznym na mapie Polski. Obok, w przypałacowym parku, mieści się ośrodek hipoterapii. Kamień Śląski to wieś wyróżniona w europejskim konkursie odnowy wsi oraz uhonorowany tytułem Piękna Wieś Opolska 2005. W maju roku 2007 odbył się tu 6. Europejski Kongres Odnowy Wsi. Udział w kongresie wzięli przedstawiciele regionów i krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu, regionów partnerskich Opolszczyzny, przedstawiciele województw, świata nauki i polityki. Kongres przypadł w 10. rocznicę pierwszego regionalnego programu odnowy wsi, który zainicjowało w 1997 roku województwo opolskie. Ja jeszcze za bunt. Tu jest czysto się posolić. A
Kongres, na który przybyli uczestnicy z 9 państw Europy, stał się dla mieszkańców wsi Kamień Śląski i władz gminy Gogolin zaszczytem i uhonorowaniem wieloletnich starań o utrzymanie tradycji i bogactwa zasobów dziedzictwa kulturowego. Był okazją do zaprezentowania gościnności, kultury, etosu pracy, tradycji, jakie kultywują pokolenia mieszkańców Kamienia Śląskiego. Nazwa miejscowości Kamień Śląski pochodzi od pokładów wapienia, na którym stoi ta wieś. Od wieków służył jako surowiec do produkcji wapna i cementu oraz budowy domów, ogrodzeń i dróg. Wieś, zbudowana na wapiennej skale, dumnie eksponuje tradycyjny żółty budulec. Kamieński wapień to z jednej strony historia i dziedzictwo przemysłowe, a współcześnie świetna sceneria do uprawiania rekreacji. Rehabilitacja, rekreacja, sport. W Kamieniu Śląskim nie potrzeba lekarskich recept na zachowanie dobrego zdrowia. Mieszkańcy dbają o to sami. Na terenie parafialnego sadu zbudowali kompleks sportowo-rekreacyjny. Jest też w Kamieniu basen przy miejscowej szkole. Dla turystów przygotowane są liczne oferty. Pod opieką przewodnika zwiedzić można bogatą kamieńską okolicę, poznać miejscowe legendy o mijanych po drodze kapliczkach, cudownym źródle w pobliskim Kamionku. Wielką pomocą dla seniorów jest zbudowany w Kamionku dom spokojnej starości Święta Barbara. W Kamieniu Śląskim z roku na rok poszerza się oferta usług w sferze handlu i gastronomii. Restauracje, kafejki, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, usługi rekreacyjne to przedsięwzięcia, dzięki którym zatrudnienie znajdują setki mieszkańców wsi i okolic. Obok pałacu i sanatorium Sebastianeum Silesiacum, położonych w odległości zaledwie 8 km od autostrady A4, na terenie przedwojennego lotniska urządzane są imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym miejscu planuje się stworzenie lotniska regionalnego.
Rezerwat przyrody Kamień Śląski został utworzony w roku 1958 na obszarze ponad 13 hektarów dla ochrony lasu mieszanego z rzadkim stanowiskiem jarząba brekini. Przyroda okolic Kamienia Śląskiego zachwyca nie mniej niż odradzająca się tu jackowa legenda. W sąsiedztwie tajemniczych kanapejów znajduje się Wilczy Jar, a w nim stanowisko bardzo rzadkiego w Polsce kruszczyka drobnolistnego, odkrytego tu w 1878 roku. W lasach kamieńskich kwitnie też ściśle chroniony szafirek miękkolistny, gatunek uważany już w regionie za wymarły. Trwa proces odtwarzania populacji susła, który wyginął na ziemi kamieńskiej w połowie XX wieku. Wieś Kamień Śląski od kilkunastu lat rozwija się i promienieje światłem ze Śląska, kultem i świadectwem świętości misjonarza Jacka z kamieńskiego rodu od Rowążów. Pielgrzymi, goście, turyści, kuracjusze czują się w tym wyjątkowym miejscu bardzo dobrze i dlatego każdy chce tu wracać.